w tym filmie pokaże, jak stworzyć maszynę na VirtualBoxie w trybie eksperta. W tym celu kliknijmy sobie nowa. Wpiszemy sobie nazwę wirtualnej maszyny. W moim wypadku będzie to Windows 7. Kliknę sobie tryb eksperta. Mamy tutaj do wyboru więcej ustawień. Nazwa mi się skasowała, więc wpiszę jeszcze raz Windows 7. Wybieramy sobie rodzaj pamięci. Ja wystawię sobie pomieszczenie 2 giga. Wybieramy sobie swój wirtualny dysk twardy. Chyba że mamy już gotowy, to klikniemy sobie użyj istniejącego pliku. Klikamy utwórz. Teraz to już jest trochę zaawansowany tryb, bo możemy sobie wybrać ścieżkę pliku, tak jak w tym podstawowym, rozmiar dysku, ale mamy do wyboru różne obrazy dysku. Od VDI po QED. Najbardziej polecany to będzie VDI VirtualBoxa, VMDK tego VMware'a, QMO Copyright, czyli maszyny wirtualnej QMO. Ja sobie stworzę dysk wirtualny VMDK. Zmienię sobie lokalizację dysku tylko. Kliknę utwórz. Nasza wirtualna maszyna w trybie eksperta została stworzona. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.